Siemanko, siemanko, witam serdecznie w kolejnym vlogu. Witam i o zdrowie pytam. Siemano. Holandia, wiecie. Holandia dla niektórych ludzi jest dość takim dziwnym, nietypowym krajem. Jak zwykle mam pecha, bo wtedy, kiedy zacznę nagrywać, to jadą samochody. A zazwyczaj, kiedy wszystko ustawiam, to jest spokojnie, cicho i mówię, to będzie fajne miejsce. Nie, to nie będzie fajne miejsce. Dobra, zaczynamy od nowa. Siemano jeszcze raz. A więc Holandia. Słuchajcie, Holandia dla niektórych jest krajem trochę takim dziwnym, bo są rzeczy, na które u nas w Polsce nie ma przyzwolenia. Wiadomo, jest tutaj tolerowany najstarszy zawód świata, są tutaj tolerowane pewne używki, o których nie chcę mówić, bo wiecie, jak to jest z mówieniem niewygodnej prawdy. Zaraz będzie cięcie. No i słuchajcie, jest też legalna tutaj, tolerowana, legalna, akceptowana, nie wiem jak to nazwać, eutanazja. Czyli, że ktoś może sobie legalnie odebrać życie. Nie musi popełniać wiecie czego, tylko normalnie może się gdzieś tam zgłosić, rozpatrują jego wniosek i jak będzie się nadawał, to odbiorą mu życie. I mi eutanazja zawsze kojarzyła się z tym, że wybierają to ludzie, którzy są naprawdę w jakimś cierpieniu, ciężko chorują latami, leżą w łóżku, są sparaliżowani i się męczą. Męczą się latami. Starsze osoby, ludzie po jakichś wypadkach, po prostu, którzy już nie mogą normalnie funkcjonować. I wtedy składają taki wniosek, żeby skrócić ich cierpienie. I mi się z tym zawsze kojarzyła eutanazja, że zazwyczaj decydują się na to ludzie, którzy są schorowani, którzy już nie mają wyboru, nie chcą cierpieć, albo są męczarnią dla swoich bliskich i po prostu ich życie, egzystencja nie ma jakiegoś większego sensu. Leżą w łóżku, są sparaliżowani i z tym mi się kojarzyła eutanazja. Lecz tymczasem nie. Chyba w tamtym roku pewna młoda Holenderka, nie wiem dokładnie ile miała lat, ale chyba była przed 30, 27-28 lat. Może ktoś o tym słyszał. Ja o tym czytałem już w tamtym roku i dzisiaj jeszcze raz trafiłem na pewien artykuł, który mi o tym przypomniał. To była zdrowa osoba, sprawna, młoda dziewczyna, która borykała się całe życie z depresją, z jakimiś lękami i problemami natury psychicznej. I ona złożyła wniosek o eutanazję i jej to zaakceptowali. Zdrowa osoba, która jest sprawna, ma dwie ręce, dwie nogi, normalnie nie choruje na nic, tylko ma problemy psychiczne. Miała ciężką depresję, niby leczyła się latami, od dziecka już była w stanach takich depresyjnych i nie widziała w ogóle sensu, nic ją nie cieszyło. No cały czas po prostu jej życie to była taka psychiczna męczarnia, z tego co wyczytałem. No i ten wniosek został rozpatrzony i się zgodzili na to, żeby zrobiła sobie eutanazję. I teraz się zastanawiam, czy naprawdę dla takich ludzi, którzy przechodzą taką ciężką depresję, nie ma już ratunku? W dzisiejszych czasach nie można tego wyleczyć? Żaden specjalista nie mógł jej pomóc? Że zdrowa osoba, która ma ciężką depresję, odbiera sobie życie w taki sposób, bo nie widzi już dalszego sensu? Bardzo mnie to dzisiaj tak poruszyło i bardzo rozkminiałem to dzisiaj, czy w dzisiejszych czasach może być tak, że dla takich ludzi nie ma ratunku. Słuchajcie, wiadomo, że depresja jest ciężką chorobą, ale przecież są ludzie, osoby, które z tego wychodzą, nie? Ja też nieraz mam słabsze dni, każdy ma słabsze dni i często właśnie to słowo depresja wydaje mi się jest nadużywane przez ludzi, bo czasami ludzie mają gorszy dzień. Dwa dni, trzy dni, tydzień się źle czują. Tacy wiecie, mają doła po prostu, mówiąc tak normalnie. Każdy ma od czasu do czasu doła. Nawet ludzie, którzy są szczęśliwi, mają tam pieniądze, rodzinę i wszystko wydaje się, że jest ok, to czasami wpadają w takiego dołka. I mi się wydaje, że to trzeba naprawdę odróżnić. Depresję, a gorsze dni. Bo jak kiedyś widziałem wywiad z osobą, która miała depresję, no to ona w ogóle nawet zębów nie myła, nie obcinała paznokci. A wiecie, a czasem jest tak, że ludzie poleżą dwa dni w łóżku, mają gorszy dzień i też podpisują się
pod depresję. Nie wiem, może jest to jakiś początek depresji, ale ja też miałem takie dni, że się gorzej czułem i zawsze to nazywałem po prostu gorszym, słabszym dniem. Przeczekałem i zawsze przechodzi, nie? Każdy tam od czasu do czasu ma jakiegoś doła. No ale zobaczcie, kurczę, że dla tej dziewczyny naprawdę nie było ratunku, że młoda osoba, która jest sprawna, zdrowa przede wszystkim, bo wiecie, trzeba to myśleć w ten sposób, że ludzie, którzy są zdrowi, a źle się czują psychicznie, no to wiele osób chciałoby być na ich miejscu. Wiadomo, są osoby, które gdzieś tam w wypadkach potraciły swoje zdrowie, jeżdżą na wózkach inwalidzkich, są niesprawni i one by dały wszystko, żeby być w ciele tego zdrowego człowieka, nie? A tymczasem osoba, która jest zdrowa fizycznie, a jest niezdrowa psychicznie, nie widzi sensu życia i robi sobie eutanazję. No to jest bardzo porąbane i ciężkie do zrozumienia dla mnie. Chociaż wiem, że na pewno musiała się czuć mega, mega słabo, mega kiepsko. Nie wiem, jak trzeba się czuć, żeby prosić o eutanazję, będąc zdrowym. No naprawdę to jest taki temat, o którym można gadać i gadać, nie? No ale, kurczę, i teraz rozkmina, czy to jest dobre, że tacy ludzie, którzy czują się słabiej psychicznie, składają jakiś wniosek i sobie mogą legalnie, ktoś im odbiera życie, bo daje jakiś zastrzyk, czy nie wiem, jak oni to robią, ale podejrzewam, że dostaje się zastrzyk. No ciężka rozkmina, wam powiem, nie? Szkoda dziewczyny, bo naprawdę młoda, fajna dziewczyna, przede wszystkim zdrowa, tylko niezdrowa psychicznie, nie? I nie widziała sensu życia. No to jest przykre, to jest bardzo przykre. Dobra. Koniec tych smutów, lecimy dalej. A teraz tak trochę z innej beczki, bo wiecie, często wam wspominam na temat oszustw w Holandii. Różne oszustwa tutaj są. Zrobiłem nie jeden, nie dwa, nie pięć odcinków na ten temat. I też ostatnio wyczytałem, że teraz bardzo popularna w Holandii jest metoda na policjanta. Coś podobnego jak u nas, wiecie, na wnuczka, później na policjanta, że najpierw dzwoni wnuczek, później policjant, srele, morele i tak dalej. Ale tutaj robią to trochę inaczej, po prostu podają się za policjanta i generalnie atakują starsze osoby. Dzwonią do starszych osób albo przychodzą do nich do domu, podają się za policjanta i mówią, że dookoła grasuje banda złodziei, jakaś, wiecie, jakiś gang złodziei, którzy kradną wszystko i kradną starszym osobom. I proszą te starsze osoby, żeby dali im do przechowania wszystkie najcenniejsze rzeczy, jakie mają w domu. Nie biorą pieniędzy, tylko rzeczy, jakieś zegarki, biżuterię, telefony, komputery, wszystko, co mają cenne, proszą tych starszych ludzi, żeby im oddali na przechowanie, że niby policja przechowa. I uwierzcie mi, że to działa, że te starsze osoby nabierają się na to, oddają zegarki, komputery, biżuterię i wszystkie wartościowe przedmioty, które mają w domu, że niby na przechowanie. I bardzo dużo takich oszustw było ostatnim czasem i też właśnie przestrzegają przed tym, że policja nigdy w życiu nie bierze żadnych rzeczy na przetrzymanie, że niby przed złodziejami. No ale wiecie, starsze osoby w podeszłym wieku, zwłaszcza samotne, no dadzą się nabrać. Wiadomo, na 100 dwóch się znajdzie, co się da zrobić. No to jest, wiecie, najgorsze jest to, że oni ukradają starsze osoby. Ludzi, którzy już przeżyli swoje życie, chcieliby spokojnie sobie przeżyć tą starość, a na koniec znajdzie się jeszcze taki skurczybyk, który okradnie starego dziadka. No nie, nie popieram tego. No ale takie rzeczy się dzieją, nie? Mówiłem wam, że ludzie to świnie ogólnie. Czy nie? Thank you.
To tak to wygląda wszystko na dzień dzisiejszy, ale powiem wam, że pogoda w Holandii naprawdę mnie zaskakuje ostatnimi tygodniami, bo już końcówka sierpnia, zaraz zaczynamy wrzesień, a tutaj naprawdę miło, fajnie i słonecznie. Aż chce się żyć. Pozdrawiam, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym vlogu. Miłego weekendu, pozdro.